Hello, hello! Gramy Hello, sobie, hello. zgramy sobie w Garry's Moda i z nami jest niezwykle co się stało niezwykłego. Marcin 007 powrócił po wielu. Cześć, witam wszystkich. Dokładnie, po wielu latach wyjebania się na wszystko, nareszcie powrócił Marcin. No. Wyjebania się na wszystko. Ej, jak to się dawało, żeby być propem, bo nie pamiętam. E się naciskało. Marcin, poczekaj, pokażę ci coś. Stój, Marcin, patrz na to. Tam, ta-tam, ta-ta-tam, ta-tam. No kurwa! Fajne zdjęcie, co nie? To jest nowy mem internetowy, nie wiem czy wiesz, twoje zdjęcie, tak jak rok się wkleja wszędzie zdjęcie. Boże, no nie powiem, bardzo dobry spray se dobrałeś, wiesz? No, tak jak jest rok, jest popularnym memem, tak teraz jest Marcin 007, też. Ciasteczkowy Marcin, bardzo dobre wspomnienie z Hoplikesa, nie powiem. No. A ja jak zwykle mam pierdolniętą miejscówkę. No dobra, Admiros, strategia jest taka, musimy ich znaleźć. No tak, dobra. Ciekawe czy mnie znajdziecie. No zobaczymy, Ja tylko chciałem powiedzieć, że Marcin to powrócił po 120 odcinkach u mnie z Garry's Moda. Bo był trzeci odcinek. No trochę to zajęło. Nie było cię 120. Poczekaj, coś tu biegło. No wiesz, biegło. Kubkę mi się zachciało, to nic no. Nie biegło. Boże, Marcin, jak ty głośno się zrobiłeś nagle. To jest żółw wojownik. Nie przybliżę się do mikrofonu, bo będzie mi... No, widzę. Nie złapię go. Żółw wojownik, stać! Policja! A, proszę nie ruszać. Proszę sprawa już. No dlaczego? Policja! Zanim oni mnie znajdą, to jednak Boże, troszkę minie. Boże, ten żółw to pacyfista! Ha? To jest żółw piorący pieniądze. Od kiedy żółw jest pacyfistą? No, jest agresywny. Uff, udało się. Ledwo. No. Poczekaj, wiesz co, Marcin, ja cię chyba leciutko ściszę. No, ale ogólnie to i tak, jeszcze Rocky jest u nas głośno, ale ty to Marcin chyba go przebijasz. Mówię coś. Przebija, dobra, przebija. Teraz jest okej. Okay. Powiem tak, jest droga wolna i przemieścić się czy jednak nie ryzykować? Moim zdaniem się powinieneś przemieścić, bo o to tu chodzi. Nie, bo ja kogoś widzę i to nie jest fajne teraz. Mi się wydaje, że oni by cię nie znaleźli chyba, jakbyś się nie ruszał. No w sumie... Wiesz co, Marcin, musisz przejść do mojej drużyny, tu pokażę ci najlepsze kryjówki. Mówię ci. Bo za późno. No, ale to możesz zmienić jeszcze. Zaraz to znajdą. To potem jak skończysz rundę, to możesz zmienić, co nie? Jak już cię załatwimy. Jesteś pomarańczką, przyznaj Ej, się. Bo w ogóle śniło mi się, że oślepłem, nie? Nie dziwnego, to była prawda. Kurde. Ale co najdziwniejsze, raz ślepłem, a raz już miałem kolory. W sensie widziałem na szaro wszystko, wiecie? A, no to zdatnie się stałeś, widocznie. Marcin stał się nietoperzem. I tak było, raz widziałem na szaro, potem mi się zmieniało i widziałem kolory. I potem znowu, i miałem szare oczy całe. Czyli byłeś naćpany widocznie. No, nie, to jest oznaka naćpania. No, tak po LSD jest chyba, że widzisz różne kolory. Ale to mi się tylko śniło. Nie, to nie był sen. Miałeś odjazd. Ale faza była, nie? No. Wiesz, tak ci się tylko wydawało. Dokładnie, wydawało ci, że to jest sen, a tak naprawdę to żaden sen nie był. Kurde, to odjazd po prostu. Ogólnie Marcin, nie wiem czy wiesz, to jest ta mapa, to jest pralnia pieniędzy. Tak, tutaj właśnie pierze się pieniądze. Gdzie są hajsy? Musisz zejść na sam dół i pokażę ci. A, to jest podpuchaty, prawie się nabrałem. Nie no, naprawdę. Nie jestem w pralce. Ja miałem tylko AK-47, nic ci nie zrobię. Dobra, szybko, musimy zalakować naszą pralkę. Ja sobie stoję w kącie, tak. Dobra, tak, nikt jej już nie znajdzie na pewno. Dobry, Admiros, teraz żaden hajs jest nasz. Dobra, hajs jest ukryty, możemy ruszać na poszukiwanie. Po skończonej robocie weźmiemy go ze sobą. O, widzisz? Tu coś jest. A widzę wielką pralkę, ale ta pralka się nie rusza, czyli ta pralka jest czysta. Ale mam kolejną świetną miejscówkę schowania się. Admirosie, co tam u was? Czyli gdzieś tutaj jest widocznie. Ha! Headshot! Mam pytanie, czy ta pralka, która przede mną stoi, to można do niej pranie wrzucić, bo mam niepotrzebne majtki. Można. Możesz. Czyli on musi być w łazience, szybko dać dzięki Admirosie! Dobra. Nie. A tu jest gdzieś tu nie zejście. A, dobra, do łazienki, bo to jest drugie pomieszczenie. Pręcz do góry! No nie powiem. Dobrze myślicie, lecz jeszcze trochę źle. Wiem, czym dobrze, jesteś. Ale źle. Nie musi być proszkiem do prania food! Na pewno! Każdy się zmienia w food. Musi być tym proszkiem do prania food. A może... Poczekaj, czy coś tu ci nie pasuje? Ej, Marcin, wydaje mi się, że płatków jest stanowczo za dużo, Admirosie. Tak? No to... No. A co tu robi ta bułka? No trudno wam się... A jest ona miała sok się piec! Właśnie ja wygrałem! Ja byłem czymś dużym w kącie. Ja byłem śmietnikiem koło tej ciężarówki.
Marcin, chodź zmień drużynę teraz. O, za późno już. Ale nadal możesz zmienić w sumie. Dobra, to ci pokażę najlepsze miejscówki. Ej, Admirosie, mam pomysł, no, kolejny jak zwykle zresztą. O kurde. No, ej, pójdziemy tam, czego nikt się nie będzie spodziewać. No zobaczymy. Marcin znajdzie wszystko. Chodź. Marcin ma sokole oko. Tylko tutaj tak, tu tak na maksa po prawo iść. O, patrz, tędy. Maxo? O, zobaczymy, czy się zorientuje. Ja spadłem. O nie! Czemu nie widziałeś, że tam trzeba przeskoczyć? No nie powiedziałem. Ej, zobaczymy, czy to zauważą. Jestem ciekaw, czy zauważą to. Nie, nie zauważą, nie? Na pewno nie. Ale, no, ale to są małe lagi, mam 10 FPS-ów. Jezu. Coś mi mówi, ten że ktoś tu wszedł. Na pewno nie. Nigdy nas nie znajdziecie, tyle was powiem. Tyle wam powiem. Ej, a na tej szafce jakiś klucz leży. Tak? Leży? A, to, no? To właśnie to jest Dauta, co nie ten, który szukałeś wtedy. No to on jest na szafce, na tej zielonej. No, jest na szafce zielonej, w piwnicy. Kurde, nie powinienem mówić w piwnicy. Znam to, znam te wasze zagrywki. No, spokojnie, spokojnie. Ale kurde, mam, gdyby stąd się dało wyjść. Ej, możesz mi coś tutaj nawrzucać, to może bym jakoś się wydostał. Ale nie mogę za bardzo wrzucić, bo jak coś rzucę, to wiesz jak będzie. To się przemienię, co nie? Co to za wulgarne podsunięcia, Dymirosie? Ja nie posądzałam cię o takie fetysze. Myślisz, że to się da otworzyć? Nie, to się nie otworzyć chyba. No trudno. Ja też nie wiem, no zobacz. Taką plasmę to bym... i zepsułem. Zepsułem plasmę. Marcinie, no. Ty wszystko, kurde, musisz zepsuć. Kto tam jest przy zielonych szafkach? A wy jesteście. Zostawcie klucz, to jest klucz do auta. Proszę nie ruszać. No nie, kurczę, mnie. Mam straszne lagi. Masz 16 sekund na schowanie się. Marcin, przecież masz ping 5, to nie masz lagów. Ale to nie powinieneś go śledzić chyba, co? No ale mi ma 18 sekund, nie daję nie żadnego wierzę. Tego. On zniknął mi. To ja idę do drugiego budynku może. Zmień się, czemu się nie mogę zmienić to? Dobra, Admiros, minął ci czas. No i wystarczająco, tyle mi wystarczyło. Jest kubkiem, ucieka na dwór. Nie, ja jestem kawą, a kubek to mnie tylko transportuje, to jest moje auto. No właśnie, on jest kawą chodź tak tu, naprawdę. Chodź tu. Nie mam cela. Kurczę, który kubek? Tak się stało. Jezu, co za kubek. Tak. No, bo to jest kubek prędkości, on się porusza z prędkością światła. Dobra, no i kubek się ukrył, no i co teraz? No co za kubek, no? Nie nalejcie do mnie kawy, nie pozwolę. nigdy nie zapiecie Admirosa, taka prawda. Ja idę sprawdzić jedną miejscówkę, bo mam jakieś takie małe podejrzenia co do czegoś. Chyba Marcin się nie rusza, tak muszę stwierdzić fakt. Byłem wyrzucić... Nie! Ej, łomem mnie sam. Niewiarygodny Marcin. Ej, no, przepraszam, Admiros. Jak ja widzę ruszający się kubek, to chyba nie przyjmuję tego na wesoło, tak? Admiros, zobacz, gdzie jestem. Ja jestem kawą dla ciebie. Zobaczmy, gdzie jest Bloody. Ale piłem już kawę. Ja ci widziałem. Ale zobacz z zewnętrznej strony, jak to wygląda. A nie mogę, mogę zobaczyć tylko twoje możesz, nogi. Możesz zmienić na, wiem, jest, możesz wiem, zmienić na jest, ten. Jest. Którym, kontrolem się zmieniało? Znaburzę. Którym to się zmieniało? Na górze. Spacją chyba. A, no. Ej, moim zdaniem powinniście pójść. Pójdźcie, poczekaj, co to jest? Ciekawe. To tak. Idźcie może na razie do... nie wiem jak to nazwać. W ogóle wyjdźcie z gry najlepiej. Nie. Ale jak nie jesteście... Wyjdźcie, to tak. Wyjdźcie jakby... Idźcie do wejścia do piwnicy. Idźcie do wejścia... Tam gdzie jest wejście do piwnicy, co nie? No. Idźcie do wejścia do piwnicy, co nie? Ciągam nóż. Ale nie tego, ale tego schodowego wejścia, nie tego z drabinką. Wszyscy na schody, gdzie jest wejście do piwnicy. No, to ja zejdę drabinką i pójdę na schody. Patrzmy, gdzie Chucken idzie. Okej, jestem na schodach. Dobra, nie, jesteście w to poczekaj miejscu. Teraz na resztę i potem wejdźcie na górę. Nie. On coś knuje, ja to czuję. On jest... Nie czuję, że... Bloody! No, wejdźcie na górę, dobra. I wszyscy są? Jesteśmy na górze. Marcina, bardzo dobra, a teraz zejdźcie na dół, Czy zauważyliście coś dziwnego? Tak, że Chucken jest kobietą. Zastanówcie się. No i jeszcze raz, jest to niedaleko. Wejdźcie na górę i schodząc bardzo mocno się przyjrzyjcie. Jak będziecie schodzić, to nie? Schodząc. Ale nie schodzą, tylko wiecie co? Ja proponuję wam nie patrzeć w dół, tylko jak normalny człowiek, czyli prosto patrzeć, co nie? No, nie wierzę, nie mogę. Wejdź na górę tych schodów jeszcze raz. Dobra, a teraz się odwróćcie. I popatrzcie na wprost. Nie, na schody, ale na wprost popatrzcie. No, w tę stronę. O, dokładnie. Dzień dobry! Co za...
Jaki? Dzień dobry. O nie, idą tu po mnie. Jest zwycięstwo. Ale kurde. Bladi. Poza kryjówka. On to ma pomysły. Co nie? Załatwiłem was. Wcześniej się tam krył. Mówiłem, że Bladi to zasrał. Marcin, chodź do naszej drużyny. Chodź do naszej drużyny, Marcin. Nie, bo ja wygram. I wy dobrze o tym wiecie. Chodź do naszej drużyny, Marcin. No. Nie, przykro mi. Zdradziłem was. Szkoda. Szkoda. Zdradziłem was. O nie. Tylko nie to. No trudno, Marcin niestety nas zdradził, ale my sobie poradzimy, damy radę. Bo Admiros jest bogiem. No tak, oczywiście. No jak Admiros, jak ogólnie... O Boże, ty, ale się ktoś schował. No. O, szybko, nie, ściąż mojego podwórka. Idź się tam gdzieś schować na innym podwórku. Dobra, poszedł sobie. Dobra. Dobra, Admiros, musimy teraz się rozmnożyć i szybko poszukać ich. Dobra. To się rozmnażajcie. Jak chcesz to zrobić? Jak chcesz to zrobić? To jest nie, to normalne, że mam 1 HP? Tak? No jak jesteś propem malutkim, to masz 1 HP wtedy, bo jesteś na hita wtedy. Kurde, no to zdech. No. Dobra, wiem, czym jesteś. No nie po. No, nawet na kroki napisał, że jestem, ale to po nagraniu pije. Dobra, nikogo tu nie ma, mogę się przemieścić. W kuchni spokojnie. Kurczę, nie wiem gdzie się schować, no takie to trudne. Jest, no to nie jest łatwe tutaj. Czymś tu można się unieruchomić, czy nie widać jak się R. Pod R-em się unieruchamiasz. I jesteś wtedy, tak stoisz w miejscu jak się ustawiałeś. Dobra, Admiros, ja myślę, że ta brama z jakiegoś powodu jest otwarta, a to mi się wysugeruje, że tutaj brama musi być Marcin 007. To nie ja! No, może tu być. Poczekaj, zapalę światło. Cześć, o której bramie mówisz? No ta, która się otwiera, tam gdzie was zamykałem na zawsze. Agent 007 jest poza zasięgiem. A, przy tej bramie, dobra. Ej, Admiros, jak ty to naprawiłeś? Bo ja nie mogę tego naprawić. Chodź tu na... Ale o, co? Nareszcie się naprawiło. Boże, no, to bo to... Musisz... No bo włączyłeś nie ten bezpiecznik, kurde. No pewnie tak. Dobra, nie, no przeszukaliśmy wszystko, chyba nie ma ich nigdzie. Tak ja wiem, gdzie jest Chuck, ale zostawimy go na później, okej? Okay? No dobra. Najpierw znajdźcie najmniejszego. Tak jest jak zawsze małym propem jakimś. No wiem. Tylko kurczę, nie ma ich nigdzie chyba, bo tak sprawdziliśmy już wszystko. Byliśmy już w każdym kącie i nie było, nie ma was nigdzie. No nie ma. Poszpedać dobrze. Bez nadzieja, co nie? Ha ha ha! Bledzi zawsze zaskakuje. Czekaj, się tego nie spodziewał. No chciałem Czekana na koniec zostawić, mówię, nie chcę. Nie, bo by jeszcze uciekł i co by było. Czyli zostałem tylko ja. Nie, jeszcze Solari. Jeszcze Solari jest. Dobra. O, mam kolejny pomysł, Admiros, na świetną kryjówkę. Tym razem zaskoczymy ich. Tak? O kurde. No, mówię ci. Tylko gdzie oni mogą być w takim razie? Nie ma ich. Nie mam nic. Możecie już odpuścić sobie. Właśnie. Idźcie do domu. Tu ich nie ma. Wejdźcie smoka! Bladi, zjedz se bananka. Ej, ale kurde. Faktycznie chyba... Ej, a może to są pralnią pieniędzy? Idziemy poszukać. No, możliwe, to mogą być. Aha. Ale my jesteśmy youtuberami. Nie. Naprawdę, Solari to dobra, najbardziej. A Kasia na pewno nie są. Ogólnie Solari, zanim została youtuberką, to była... pieniądze. To miała pieniądze. Powiem tak, wiecie, z powodu, że zostało mało czasu, powiem wam tak, ciężarówka. Przepraszam bardzo, kto mnie zabił? Mało czasu? Dwie minuty. Bladi. A Marcin cię zabił, zdradził cię i załatwił cię szybko. Ciężarówka, podpowiadam. Ja pilnowałem wyjazdu, a ty zabiłeś coś, co pilnowało wyjazdu, ty zbrodniarzu. Ale wiesz co, bo za dużo słupków było już, to nie? No. I trzy wystarczą ogólnie. Ale jeden dodatkowy słupek mógł zatrzymać jeden dodatkowe auto. Ej, mi się wydaje, że tu nie ma Marcina, bo gdyby był, to byśmy go zauważyli. On kłamie, on tak specjalnie powiedział, żebyśmy to przyszli. No, pewnie tak było. No, na pewno nas to szukał. Oj, Marcin, kurczę. Marcin. Jak zwykle jesteś sztywny. No! Jestem sztywny jak twoja pała w nocy. No to niedobrze. Trzeba go poszukać w takim razie. Chyba twoja, albo no, moja twoja też jest bardzo sztywna. Up. Gdzie może być? Gdzie nie ma nigdzie go przyciężać. Nie, no nie macie tutaj nigdzie. Coś nie nas oszukałeś chyba, Marcin. Poszukajcie dobrze. Macie tylko 40 sekund. Kurde. Nie ma go tutaj, no niemożliwe, gdyby był, to byśmy go zauważyli. Dobra, choć wysadzimy całą ciężarówkę, na pewno. Dobra, się trzeba ją wysadzić w powietrze. Czekajmy do 30 sekund. No to zdechu. Myk. No i udało się. Pod F3 macie taunta. Jak coś. Chyba go tutaj nie ma jednak. No. Chyba nie. Chyba go tu nie ma. No, Solari, chyba wygraliśmy. O, pewnie ta. Znaczy ja jestem... Dosyć domyślna jest. Ale żeby zabić. Proszę cię, Solari, ja cię znam. Ty to jesteś taka, ukryłaś.
Czy jeszcze raz? Czy to przestępstwo? Ale zabicie czegoś, co pilnowało wyjazdu, to jest przestępstwo. Mógłbym zatrzymać... To idź na policję, to zgłoś. O jedno auto więcej. Czym byliście? Byłem pustakiem. Boże, ale no nie. Byłem pustakiem w piwnicy. Ale to oszukał. Przechodziliście koło mnie dwa razy. Oszukał nas. Dobra, Admiros, chodź, patrz, taką strategię mam, że po prostu... No nie, tym razem to się zesrają już, naprawdę. Znowu zamieniamy się w szafy? Dobra. No, nie, Blali, proszę cię, ja już kupy mam dosyć. Straka mnie mecz od ogólnie mota jest taka, że znowu jak zwykle wchodzimy do kanału wentylacyjnego. Patrz, i patrz taką, patrz. I teraz patrz na to. Poczekaj, muszę to taktycznie. Dobra, przesuwaj to, no. Przesuwaj to. Tego się nikt nie spodziewa. Coś tam kombinują. No, przesuwać się. O, przesuń tak, o, poczekaj, pomogę ci. Przesuńmy to tak trochę przed. O, on może być. Przewróciło się. Nie szkodzi, może tak być. Tak. O, dosuń to teraz. Jeszcze to tylko. Ej, nie zrespiło mnie chyba. Dobra. Albo mam buga jakiegoś. Sonari ma błąd. Jest latającym łomem. Ej, patrz, co zrobiłem. Też można przesunąć. Dlaczego jesteś latającym łomem? Nie wiem, jakiś bug. Poczekaj, nie stójcie! Poczekaj, stójcie na razie, bo to ja przeteleportuję Solari. Wróć. Teleport. Nie, to nie to. O kurde! Teleport. No, co tu się dzieje? No mówiłem się nie ruszać! No, Chucken, wyjdź stąd! No przyjście! To nie ja! Co? Szybko uciekamy! Szybko uciekaj! Serio? Oni są tam we dwoje i jeszcze się nie przemienili, a ja umarłem. Gdzie? Nikt z nas nie znajdziecie. W tym domku małym. Myślę, że już ich nie ma. No nie wierzę. Ja chciałem dobry człowiek być, Solari pomóc, a wy z mieście mnie zabili. Naprawdę. No, niedobrzy ludzie jesteście, no. Ale Admiros, dobrze to wykorzystałeś. Oni chcieli zabarykadować drzwi w ogóle. No i udało nam się zabarykadować drzwi. Co no, prawda, nikt się to nie prawda. Wiedział. No. Ej, teraz, o, doskonale, stój tutaj tak. Ej, wiesz co, jestem ciekaw, czy można byłoby skoczyć jeszcze na coś po lewej, ale nie skacz, dobra? Nie, to już jest, nie jestem dobry w parku. Co nie? Ale to jest to świetna miejscówka. Ej, udawaj, że sikasz, to ci nie zauważą. A co przeszkadza mi? Z balkonu? To jest przestępstwo. Ej, udawaj, że sikasz, Admiro, to ci na pewno nie zauważą. Złaś. Dobra. Nie, no ja siku robię, nie mogę. Ej, no podaj, daj spokój ten. Ej, Admiros jest tak naprawdę taki silny, że on rękoma się trzyma tego słupu i utrzymuje się. Zobaczcie, jaki silny jest Admiros. Ale jeszcze skaczy tam. Chyba dostał okresu, bo krew się pojawiła. Na jego stopach. Admiros, na górze masz kanał wentylacyjny, wchodź przez niego, szybko. Dobra, No było blisko. Nie, tam się nie da. O, teraz stój, nie zauważycie, stój Admiros. Przebierz się teraz. O, teraz już się nie rozpozna. Z pewnością. No. Ej, szybko zrób ten trik z włazem. Otwórz i zamknij go na zawsze, w środku. Albo pokaż mu tę pomarańczkę przez okno, jak nam wcześniej. No, nie. Admiros, otwórz właz i go zamknij na dworze. Nigdy się już nie wydostanie. Dobra. No. Szybko, zamknij go! Udało się! Admiros, załatwiłeś go. Teraz zamknij go! Szybko włącz elektryczność! To jest jedyny sposób! Daj mi, nie mogę włączyć tego. Bo musisz, o jest, udało się, ale mu przyjebałeś ten w głowę. Ej, Admiros, idź włącz elektryczność! Elektryczność musisz włączyć. Dobra, włączam prąd. Kurde, szybko! To jest jedyny sposób, no, żeby... Nie dosięgam tam. Jeszcze nie trafię. Jesteś pomarańczą, ale dasz radę uruchomić. Pijany chyba. Może. Chodź tu. A, moja kryjówka! Nigdy go nie znajdzie. Uciekaj! Uff, ale było dobrze. Nie. No, to była runda na pewno. Ale dobrze się ukryliśmy, co nie? No. Dobrze się ukryliśmy. Tak, bardzo. Zaberkodowaliście się w pokoju. No właśnie, że nikt nie wejdzie. Dostać się mogliście. Potem, a Marcin wszystko podpalił, ale to mi nic nie dało, bo uciekliśmy przez okno. Nikt się tego nie spodziewał, że Marcin, przez okno uciekniemy. Chodź. No przemieniłeś się. Hamidło. Co, chcieliście iść do kanału wentylacyjnego? Nic takiego! Ja mam dobry pomysł. Proszę cię, nie masz takiego jak dobre pomysły. Czym ja jestem? No jesteś doktorkiem, na początku na pewno. No. Nie, kliknąłem w drzwi. Jesteś drzwiami? Admiros, widzicie mnie? Tak, widzimy cię. Tak, widzimy. Czym jestem? Jesteś drzwiami. Jak to? Jeszcze przed nimi krąży.
Jesteś obrazem. Drzwiami jesteś. Ja nic nie widzę, ja widzę, że jestem niczym. O, teraz już jestem czymś. Dobra, no. Do widzenia. Brawa, szybko za nim! Skończyło się litość, teraz czas na bezlitość. O, bezlitość. To jest gorsze niż litość. Ła! Ej, ucieka, łap go, Admirosie! Jak cześć. Zawsze butelka, jak zawsze. Kurde, no, daj mi wyjść z tego. Dobra, jest w łazience, bierze prysznic. Dobra, Admirosie, robimy to co zawsze. Nie ma wejścia. Czyli ty bierzesz kąpiel, a ja prysznic, dobra? Dobra. Zawracaj tu, tchórzu. Ale ucieka. Nigdy no, tchórz się, tchórzem ja jest. Tak skryłem, że to trzeba... No. Czekaj, zajmiemy się czekaniem. Proszę, fut, i tak ci nic nie pomoże. Proszę, fut, nie uratuję cię w tej sytuacji. No, nie mogę otworzyć drzwi. Ha, skończyło się. No, to jest za brak szacunku. Dobra, gdzie mógł się schować Marcin? Dobra, zastanówmy się. No nie wiem, no. Musiał być pralnią pieniędzy, zawsze jest pralnią pieniędzy. Zawsze. No, ja bym z chęcią prał pieniądze, ale... No, bo są brudne pieniądze, które się bierze. No. O, pieniądze też się czasem... A w sumie mnie tak ciekawi, czy ktoś normalny na świecie serio by prał pieniądze. No tak, Solari tak robiła, jeszcze wtedy, kiedy była bogata. Słuchajcie mnie. No. Tu jest taka mała podpowiedź. Marcin jest tym, co lubi najbardziej. No, nie! Nie! Banany! Wypluj! Na pewno jest bananem, to jest jakieś nawiązanie do jego najbardziej? Challenge'u. Powiem tak, ciasteczkowy Marcin. Nie, wystarczy obejrzeć jego vlog. Wystarczy obejrzeć jego vlog. Co, wystarczy jego vlog, czyli bananami albo Sprite'em? Tylko skonny Sprite weźmiemy. Co Marcin lubi pić najbardziej? A, on jest z wodą. No, wszystko się wyjaśniło. No, to teraz... Ej, wiesz co to znaczy? Ale szkoda będzie go zabijać. No właśnie, to wypijemy go, zanim go zabijemy. Nie, no woda jest w porządku. Tylko pamiętaj, że do wody jest potrzebna cola YOLO. Weźmiemy kolę YOLO. No, do wody najlepsze jest piwo. Proszę cię, ale jako... No w sumie racja, ale weźmiemy kolę YOLO. Dobra, Admiros, ty prowadź, a ja wezmę ze sobą kolę YOLO. Co nie, jak go znajdziemy, to wykorzystamy. Nie znajdą chyba. Zalejemy go kolą. Ej, ale to jest aż półtora liter. Aż półtora litra jest, co nie? No i elegancko. To może być, może na górze jest. To coś tam się działo? Poczekaj, musimy go tu poznaleźć, tylko gdzie on jest? Marcin, może chcesz kolę YOLO troszkę? Kola! Woda i kola to najlepsze połączenie. No, kola YOLO, a to nie jest byle jaka kola, bo to jest taka markowa, Garry's Modowa. Kola YOLO. Dawaj kole, dawaj kole, dawaj kole, dawaj kole! Dawaj, gdzie on jest? Dawaj kole, dawaj kole! Jest, dawaj! Dawaj kole! Gdzie jest kola? Tutaj, bierz kole! Gdzie jest kola? Gdzie on jest? Nie. Ej, to może podłóżmy kolę, on przyjdzie wtedy, serio? Go złapiemy. Ej, dobry pomysł! Dobry pomysł! Ej, patrzcie, patrz, Admiros, robimy zasadkę! Dobra, chowaj się! Kurde, no co z tą kolą jest nie tak? Szafa, Marcin, szafa. Poczekaj. Ej, ten dywan jest chyba krzywy, zobacz co ta kola odpierdala. No. Ej, no nie wierzę, ona się nie zatrzyma nawet. Może ja mam postacie. O! No stój! Poczekaj, może siłą woli. Jest, o, dobra, chowaj się! No, czek, to trzeba być chyba debilem. Ej, ale zasadzkę zrobiliśmy teraz na Marcina. Ale zasadzkę. Chodź Marcin, zobacz jaka kola leży. Marcin, to dla ciebie. Jakaś kola leży na dywaniku. Co to może być, co nie? Ej, okno się otworzyło. Jaka kola, gdzie? No, jest tutaj w środku. Dobra, cicho, Admiros. Dobra, nie ruszajmy się. Nie ruszajmy się. Nie potrafię się powstrzymać. Długo, bo cię nie powstrzymam. No, dobra. Dobra, ty tutaj kam... Albo wiesz, gdzie ja się zakampię? O, tutaj się zakampię. Dobra, jeżeli macie jeszcze piwerko, to idę. Dobra, ale zasadzkę mamy. W życiu nas nie znajdziesz. Dobra. Ale to ja wam... Jest piwerko. Mam teraz... znaleźć was czy wy mnie? Bo ja już nie rozumiem. Nie, no zasadzkę nastawiliśmy na ciebie i teraz czekamy, jak się chcę złapiesz cię na nią. No, chcemy cię zwabić tutaj. Czekamy właśnie, dawaj, jak tu przyjdziesz i się zwabisz. Ale żeśmy go przechytrzyli. Jest, wygraliśmy! Admiros, odwróć się! Gdzie on był? On chciał wejść we mnie tą butelką. No nie wiesz, że jak tak mogłeś. Dobra, Admiros, chodź, mam kolejny tak super plan. Trzeba być po prostu, Jezus Maria. Admiros, ja to wiesz dobrze, że ja zawsze mam super plan. Ale zaznaczymy, bo damy im... Kurde, no dlaczego się nie napisało? Ile mam jeszcze czasu? Moje się napisało. Ale mojego się nie napisało, jest mi smutno. No, nawet zasłoniłeś, przesunę swój gdzieś napis, żeby mój był widoczny. Ej, wpuść chodź tutaj. Dobra, chodź tędy. Patrz na to. Chyba wiem, poczekaj, gdzie oni są. Nie, tam właśnie nie da. O, patrz. O,
Dawaj, o tutaj. Nie, tylko nie parkuj. Gdzieś się tam przyciskają. Znowu w tym pokoju? Ja stój! Czyli znowu. Uff, mało, brakowało. Generalnie cicho, nie wiem, cicho, może nas nie widzi. Coś mi tu nie cicho, pasuje cicho. W tym pokoju, nie? Ale nie wiem co do końca. Dobra! Ten, Solaris, idź dalej, tu niczego nie ma. Solaris, spokojnie, nic nie widziałaś. Zapłacę ci pieniędzmi. Znaczy, ja nic nie widzę tak czy inaczej, bo nie wiem, coś mi tu nie pasuje. No, niczego nie? Tu nie ma chyba. W sumie, ja uważam, że to jest nowy gatunek ptaków. Ej, uwaga, za wami! Rok za wami, rok za wami, uciekajcie! Rok za wami jest! Ukierunkowanie u góry niebieskie. No w sumie to jest rzadki gatunek ptaków. Ten, Admiros, udawaj gołębia, to wtedy się nie zorientują. Ćwir, dobra, Dobra, chodź do garażu. Dobra, teraz kupę rób, bo tak gołębie robią. A gdzie jest garaż? Idź na zewnątrz. No i co? No, nie, no kupę robimy teraz. Widzisz, jesteśmy zwykłymi gołębiami. O kurde. Ja jestem sobą jak coś. Mam no, właśnie, Admiros jest sobą, a ja jestem gołębiem. Ja nienawidzę ptaków, bo mi strzelają zawsze na samochód. No, a może to robić? Próbujcie przejść pod tymi drzwiami, to zobaczycie, co tam spadnie na was. No właśnie, bo Admiros czeka już z chłupką. Admiros już czeka z chłupką. No już dłużej nie uciszę, no szybko, przejdźcie. Ale poszło mi na twarz! Patrz, co się zrobił. Ale poszło, poleciało. No, teraz to dopiero. Ja nie, też no, jestem ćwierćwirem. Nie, no trzeba przestać. Pięk i leci. No. Trzeba ich poszukać. A co? Ej, dobra. Idźcie nas poszukać. Nas tutaj nie ma. Zostawcie taki w spokoju. Tak, chodź szukać Vladiego. Idźcie poszukać. No. I zamknijcie drzwi, jak będziecie ich szukać. Dobra? Dobra, Admiros, plan jest taki. No, nie, to nie tędy droga. Dobra, Admiros, kiedy oni będą zajęci naszym szukaniem, dobra, to my tymczasem zostaniemy na miejscu. Albo nie, chodź, mam pomysł. Cicho, nie widzicie nas. Ej, skradaj się, Admiros. Teraz się przekradaj. Co to za dziwne człowieki? To są ptaki. Ej, patrz, mam pomysł. Zrobimy to jak w tym. Patrz, zrobimy coś takiego. I teraz przechodź bokiem. Przechodź bokiem, co nie? Mission Impossible. Teraz Mission Impossible jest. Ale robimy mission. Tu. Nikt nas nie dostrzegł. Doskonale. Dobra, teraz musimy zrobić skok na ciężarówkę. Nad nimi przeskoczymy. Uwaga, rozpędź się. Ja będę pierwszy skakać. Nie wiem, czy dam radę. Nie dasz rady. Jest, dobra. Udało się. Nie O kurde, spadł. Jakiś ptak spadł na dół. No bo ptaki czasami lądują. Pewnie pijany. Uczymy się latać. Ale mam teraz kryjówkę świetną. Nigdy nas tutaj nigdy nie znajdzie. Czak, czy to twoja ciężarówka stoi na zewnątrz? Zniknął. Teleportowałem się! No to koniec. No nie mogę wskoczyć na nią, co jest? Tak. Musisz ten. Skok i kontrol. No ja to robię, ale to nie działa. Czak, za tobą coś leci. Widzę właśnie. Ostatnia próba. Ten ptaszek chyba się ciebie uczepił. Ale cię ufiłem. No co jest tą ciężarówką? Musisz shiftem bieg skakać, wiesz, Admiros? To tylko wtedy pokonasz ciężarówkę. Na pewno nie shiftem, no co ty? No. Shiftem musisz. Vlad zjał, nie ma go na ciężarówce. No ale wiesz co, Solari, ja nie wiem, tak nas wydać, no, ja ci mówiłem, że dostałabyś te pieniądze z pralni, co nie? Ale świeże. Gdzie? Przecież ja tak powiedziałam, zwalić. Że nie wiem, co tu się dzieje, co Ej, no chwila, czy wy sobie nie za bardzo pozwalacie? Dobra, o niego się nie martwimy, nie, szukamy Vladiego. Vladi, chodź pokazać się, czym jestem. Mam pytanie. A czym jesteś? Czym jesteś? Wózkiem? Znaczy, no nie wiem, jak to się nazywa. Paleciakiem, o. No, no dobrze. No nie zabijajcie mnie, no co wy robicie? Ale tylko jak oni mogli cię dostrzec? Jesteśmy żądni krwi. Haha, nigdy mnie nie znajdziecie. Ja nadal się ciekawię, czemu akurat tutaj? A, nigdy mnie nie znajdziecie. Marcinie, upiększę cię. Proszę. Dzięki. Ale wiecie, że te plamy ciastek z koszulki nadal się nie chcą sprać? O Boże. O nie, jak on mnie znalazł, a taką miałem świetną kryjówkę. Nie, po prostu jakaś niewidzialna rzecz mnie przyciskała do ściany. No dobra, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, elo! Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, linki w opisie macie do wszystkich kanałów, więc papajo!